Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Niewiele przyniosła interwencja poselska podjęta 18 kwietnia bieżącego roku przez Jarosława Zielińskiego w sprawie suwalskiego PKS-u. Jak parlamentarzysta podnosił w swoim wystąpieniu skierowanym do ówczesnego marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego, niezrozumiałym jest fakt, że pomimo wydanego przez sąd postanowienia przywracającego do pracy dyrektora suwalskiego oddziału spółki Jarosława Żaborowskiego oraz pomimo zawartej ugody pomiędzy prezesem białostockiej spółki a tymże menedżerem, w miejscowym oddziale nadal funkcjonuje i utrzymywane jest stanowisko pełnomocnika zarządu spółki PKS Nowa zajmowane przez panią Marzenę Wasilczyk. Z jakich powodów stanowisko jest utrzymywane, jaki jest zakres kompetencji tego pracownika, jakie powołana pełnomocniczka ma kwalifikacje i doświadczenie do piastowania funkcji pełnomocnika zarządu i czy koszty utrzymywania tego, zdaje się, zbędnego etatu nie stanowią nieuzasadnionego obciążenia finansowego dla nie najbogatszej spółki? Marszałek Kosicki nie odniósł się do tego szeregu pytań, a parę dni temu stracił stanowisko. Sprawą zajął się nowy marszałek, Łukasz Prokorym. I to on odpowiedział na poselską interwencję. Czy satysfakcjonująco? Prezes spółki, jak podaje marszałek Prokorym, wyjaśnił, że wszelkie decyzje kadrowe należą wyłącznie do zarządu spółki. Jak podkreślił prezes Doliarz, ani walne zgromadzenie, ani rada nadzorcza nie mogą wydawać mu poleceń w zakresie polityki kadrowej. Prezes zarządu twierdzi, że każdorazowo decyzje dotyczące przedsiębiorstwa są poprzedzone analizą w zakresie ich wpływu na spółkę i jej przyszłość. Taka odpowiedź zdaje się być niczym innym jak wysłaniem posła na przysłowiowy Berdyczów, ale marszałek Prokorym jednak nie pozostaje bezradny. Odwołując się do uchwały poprzedniego zarządu województwa podlaskiego z dnia 9 lutego, cierpliwie oczekuje na wynik tejże analizy. I informuje, że po otrzymaniu dokumentu oceniającego celowość dokonania podziału spółki zapadnie decyzja co do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Swoje 3 grosze dokładają też związkowcy z suwalskiego PKS. Pod koniec drugiej dekady kwietnia skierowali do prezesa Doliasza aż 12 pytań dotyczących pani pełnomocnik. Dotarliśmy do tego dokumentu. W końcowej części listu do prezesa białostockiej spółki już się nie patyczkują i wytykają mu. Pańska niezwykle kreatywna twórczość w tworzeniu dziwacznych stanowisk, które piastowała pani pełnomocnik, jak zastępca kierownika w dziale, w którym stanowisko kierownika nie istnieje, wydaje się być wprost komiczne i niezrozumiałe. Odpowiedzi na żadne z nurtujących pytań nie udało się też uzyskać byłemu już radnemu Romualdowi Łączkowskiemu. Przekazał je jako interpelację do marszałka Kosickiego na kilka dni przed końcem kadencji i zmianą zarządu województwa. Prośba o pilną odpowiedź oraz żądanie zdecydowanych działań świadczących zdaniem radnego o niekompetencji i nieudolności prezesa spółki nie przyniosły rezultatu. Tymczasem związkowcy zastanawiają się, dlaczego spółki nie było stać na utrzymanie stanowiska sekretarki w suwalskim oddziale PKS, a stać spółkę na wynagrodzenie pani pełnomocnik na poziomie, jak wskazują, około 10 tysięcy złotych, podczas gdy wielu pracowników z wyższym wykształceniem dostaje zaledwie najniższą krajową.